drugi raz. Osada leśnych ludzi. Kiedyś był tu prężny ośrodek przemysłowy. Dzisiaj możemy zwiedzić miejscowy rezerwat przyrody. Kiedyś tętniło tu życie. Dzisiaj ciszę przerywa tylko odgłos przejeżdżających samochodów. Kiedyś mieszkało tu ponad 1000 ludzi. Dzisiaj Szumirad liczy 157 mieszkańców. Szumilas w Szumiradzie to projekt realizowany od czerwca do września 2019 roku przez grupę nieformalną Razem Możemy Więcej. Głównym celem projektu były poprawa wzajemnych relacji, tworzenie nowych, atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa, działanie na rzecz wspólnego dobra, edukacja ekologiczna, aktywność fizyczna, poznanie historii Szumiradu. Uczestnicy projektu mogli przejść ścieżką edukacyjną z leśnikiem na terenie rezerwatu, poznać lokalną historię Szumiradu i jego przysiłków poprzez przejazd rowerami z lokalnym historykiem śladami dawnego hutnictwa, które na naszym terenie było bardzo bogato rozwinięte. Odbyły się również warsztaty rękodzielnicze, w tym zajęcia w drewnie i wikliniarstwo. Zajęcia były tak przygotowane, aby osoba zainteresowana w krótkim czasie i przy użyciu prostych narzędzi mogła wykonać na przykład kosz lub grę memory. Poznaliśmy również pracę drwala i jego sprzęt. Myśliwy opowiedział nam o tradycjach polowania i jego obrzędach. Wyruszyliśmy również rowerami na 7 źródeł do miejsca pielgrzymek. Nie zabrakło mnóstwo gier, zabaw i konkursów z nagrodami dla dzieci. Było bardzo fajnie. Było mecz piłkonożny z nagrodami. Warsztaty były bardzo fajne. Było super. Jej! Opracowaliśmy broszury i pocztówki promujące naszą miejscowość, które otrzymali uczestnicy projektu. Dzięki realizacji projektu napisali o nas w lokalnej prasie. Projekt zakończyliśmy uroczystym występem Orkiestry Dętej z Chudoby.